Z wrzesińskiej gorzelni już niedługo pozostanie sam komin. Zostanie obniżony, odnowiony i oświetlony, a wokół niego wyrośnie osiedle mieszkaniowe. Czyja to koncepcja i jakie są jej szczegółowe założenia? O tym na stronie 16 najnowszego wydania WW. Skandalem zakończyły się wielkopostne rekolekcje we wrzesińskiej Farze. 8-letnie dzieci oglądały brutalne obrazy drogi krzyżowej pasji Mela Gibsona oraz zabite dzieci z syryjskiego Aleppo. O tym, jak się tłumaczy ksiądz i jaki wpływ na psychikę dzieci mogą mieć te wydarzenia, tylko w Wiadomościach Wrzesińskich. Ponad 90 milionów złotych ma kosztować obwodnica, która ma powstać od Obłaczkowa do Sokołowa. O tym, jak dokładnie będzie przebiegała oraz skąd gmina pozyska pieniądze na budowę tej inwestycji, będzie można przeczytać w najbliższym wydaniu Wiadomości. W tym tygodniu przybliżę Państwu sylwetkę Mariana Bronieckiego, żołnierza niezłomnego z Grobowo-Królewskiego. Zapraszam serdecznie. Rozwijamy się. Tak przynajmniej wynika z danych, które udało się zebrać Łukaszowi Różańskiemu. Chodzi o to, ile pijemy alkoholu. Porównujemy ostatnie lata. No i wychodzi na to, sami sprawdźcie. Nadal trwa nasz konkurs fotograficzny Dzieciaki de Beściaki, do którego zachęcamy Państwa. Proszę przesyłać zdjęcia swoich pociech z ciekawymi, śmiesznymi podpisami. Na stronie 25 znajdziecie nową porcję zdjęć oraz dowiecie się, kto ten konkurs sponsoruje.